Dobrze śpiewasz, dobrze wyglądasz. I jest sukces, gratuluję. Dziękuję pięknie. I to jeszcze jaki sukces? To jest nagroda imienia Czesława Niemena, czyli rzecz, którą mogłam sobie tylko wymarzyć i jednak jest w moich rękach. Chyba trudno się śpiewa piosenki Czesława Niemena. Trudno, bo to były piosenki pisane przez indywidualistę, które konkretnie wyrażały jego emocje, jego uczucia. Więc w momencie, kiedy my mieliśmy się wpasować w te piosenki, to stało przed nami naprawdę ogromne wyzwanie. Ale wydaje mi się, że chyba każdy na tym koncercie zaprezentował się tak, jak chciał i mógł tam przekazać troszeczkę siebie. A powiedz, skąd wzięła się Karolina Skrzyńska i co nam zaprezentuje w najbliższych miesiącach, tygodniach, może latach? Karolina Skrzyńska wzięła się z Gliwic. Od dawna gra, śpiewa, pisze, komponuje. W zeszłym roku wydałam swoją autorską płytę z moimi tekstami, z moją muzyką, która jest w klimacie tej... Czyli jest zdolna. Muzyka czy Skrzyńska? Nie, Skrzyńska. Stara się być zdolna. Stara się i na to pracuje, więc... A dobra, możemy tak powiedzieć.